Kochani, myślę, że to jest idealny kadr na zaczęcie filmu. Przepraszam, mamusiu. Na zaczęcie filmu pod tytułem Noc w namiocie. To są nasze bagaże, no. Powiem wam, nie będę tego komentować. Podkreślę tylko, że będziemy tam na jedną noc. Co robisz? No Michał, ej, przyleciał do mnie robal, a się popryskałam tym na robale, dobra, nieważne. Słuchajcie, jesteśmy na działce, nie przykryliśmy basenu i troszeczkę tutaj wleciało syfów. Michał to wyławie, mieliśmy takie sitko. Mamo, co się stało w ogóle z tym sitkiem? Mama nie wie. Słuchajcie, wszystko spójrzcie, rozkładamy tutaj namiot, mamy pełno, pełno rzeczy. Ten w ogóle materac jest praktycznie przebity, spójrzcie ile rzeczy tutaj jest. I możecie teraz się zastanawiać, że to są moje rodzice i w ogóle, ale spokojnie, moje rodzice z nami nie śpią, także tutaj będziemy sobie sami. I w ogóle odcinek na pewno nie będzie nudny, bo poprosiłam was na moim Instagramie, tutaj na poluszku macie mój Instagram, kinia.wiczyńska, żebyście zadawali, żebyście po prostu proponowali nam, jakie zadania możemy zrobić i naprawdę mamy masę fajnych zadań, już się nie mogę doczekać i nawet trochę się boję niektórych, bo serio, niektóre są mega, mega, mega hardkorowe. Także co, bez przedłużania, po prostu zacznijmy tego vloga, zacznijmy tą noc, oficjalnie otwórzmy to. To jest czteroosobowy namiot, rozkładamy go właśnie. Tutaj mamy... O, komar jakieś! Słuchajcie, popryskałam się tym na komary i nie wiem, czy to będzie działało. Z czego wy się śmiejecie? To nie jest śmieszne w ogóle. No i co? Taki jesteś fachowiec, namiot spadł. To właśnie tak. Ok, a więc jestem w namiocie. Słuchajcie, tu jeszcze nic nie ma. Ja tylko tutaj montuję. Spójrzcie, nie wiem, o, widać leciutko, bo jest jeszcze jasno i nie wiem, czy widać. Montuję właśnie światełka, ten namiot troszeczkę jest brudny, w ogóle jest stary, ale zaraz tutaj wszystko zamontujemy. Tam właśnie mój tata z Michałem napompowali materace, które tutaj wstawimy. W ogóle patrzcie, ile mam tych światełek, jest ich naprawdę ogroma. Tutaj już na wejściu, widzicie, u góry zamontowane są światełka, wszystko będzie oświetlone. Boże, nie mogę się doczekać, aż będzie wieczór i to wszystko tak się zapali. Boże, będzie tak super! Minęła około godzinka, my w ogóle już się wykąpaliśmy nawet w basenie troszeczkę. Te frytki dzisiaj kupiliśmy w Biedronce, ten materac, bo był przeceniony za 4 dychy, jest taki duży. Michał dopompowywuje materac, pokażę wam, tam mamy drugi. Ten materac jest troszeczkę większy, w ogóle strasznie mi tutaj prześwietla, ale jest jeszcze mokry, widzicie, i jest brudny, on jest taki stary, a tam mamy taki nowszy, troszeczkę mniejszy, także wstawiamy go, bo on jest suchy, zaraz go tutaj, wiecie, tyle, że taki brudniutki, to nic się nie dzieje, bo mamy milion kocy i w ogóle, także zaraz go wnosimy. Ja tutaj oświetliłam, już wam pokazywałam z tej strony i zaraz wam pokażę, jak jest w środku oświetlone. Jeszcze nie wszystko, bo jeszcze będę dokładała. Ogółem na zewnątrz jest takie oświetlenie. Właśnie zaraz te jednorożce zawieszę. Wszystko mam takie na baterię, bo tutaj nie mamy prądu i te jednorożce, bo pewnie zaraz będziecie się pytać. One są takie błyszczące i są one z Sinseya. Ja je kupowałam jakoś chyba w tamtym roku, słuchajcie. I kosztowały one coś około 10-20 zł. Napompowany materac? To co, wnosimy? No. Może od tamtej strony, co? Bo tutaj jest to takie wejście, a tam nie ma. Od drugiej strony, słuchajcie, go wniesiemy, zobaczymy zaraz, czy się zmieści. No ja nagrywam, słuchaj, ja nie mogę ci pomagać, bo ja nagrywam, tak? Jest podział obowiązków. Ten namiot jest o tyle fajny, że spójrzcie. Jest taka zasłonka i jeszcze jest zasłonka taka anty właśnie komarom, także to jest zarąbiste, bo mnie komary tak gryzą, że to jest jakiś szok. Ale to się chyba nie zmieści, wiesz? Nie, no musi jakoś wejść. Nie zmieści się. To trzeba było go najpierw wsadzić, a potem napompować, Michał. Dobra, słuchajcie, ja zaraz do was wrócę, tylko mu pomogę szybko. Słuchajcie, kochani, jak już wam mówiłam, zadawaliście nam na Instagramie różne zadania. Jest trochę ciemno, wiem, ale próbujemy to robić. Zadaliście nam yoga challenge i mamy parę takich, myślę, że łatwych zestawów, które spróbujemy odtworzyć. Będzie to trochę śmieszne, ponieważ my nie uprawiamy sportu, my tylko jemy. Pierwsza poza wyświetli wam się gdzieś tutaj. Ona tak wygląda. I jak to miało być? Nie wiem, chyba ty tutaj proste za... tak nogi i my ją miałeś tak złapać. Michał, ja się boję, że nie, tak przelecę tam. Nie przeleć, daj mi ręce. No. I patrz, tak. Nie, się boję. No, nie ma mnie tutaj, bo tam biodra, boli mnie tu. No to tak trzeba. Nie, musisz tak tutaj. Nie, tak. Dobra. Musimy wytrzymać 3 sekundy. Dobra, ogarnij się. No to musisz się bardziej pochylić do przodu. Ale ja się boję, słuchajcie, ja się tak boję. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Złapię cię. Nie! Bo mnie to boli, ty mi pięty wbijasz tutaj. No to nie wiem, jak mam to zrobić.
Musisz mu bardziej tak, no tutaj, na brzuch. To jeszcze bardziej cię będzie bolało. Dobra, dawaj jeszcze raz. Za pierwszym... Tutaj, patrz. Dobra, za pierwszym razem mi się wydaje, że było lepiej. Tu, na nogę. O Jezu! O. Nie chcę! Nie robię tego! Wiedziałam, że tutaj się skończy. Ale mi na stopę upadłaś. Koniec! Zawsze wychodzi, że jestem poszkodowana. On nie umie mnie ut... Jak nie umiem? To ty się przechyliłaś. No ja to moja! No. Słuchajcie, myślę, że to zadanie zostawmy już. Jest ok, wszystko jest zaliczone. A gramy potem w klika, klaka, wskakuje do basenu. Tak, to później, słuchajcie, to jest też zagramy. W ogóle musimy wykupować jakieś dodatkowe oświetlenie, mi się wydaje. Bo mamy takie lampki, ale takie, wiecie, takie, co wam pokazywałam wcześniej, nie dające zbyt dużo oświetlenia, także nie wiem, co zrobimy. Musimy coś wykombinować. Patrzcie, kochani, mamy taki zestaw z Tigera, ja już go kupiłam, jak byłam w Zakopanem. I to jest takie coś, że ma tak, o, są takie bransoleteczki, jakby się rzuca do tego, tylko że to jest świecące w ciemności im. Ej, patrz, tu jest pokazane, że nie można tego tak bardzo wygiąć, mhm. Albo tak zrobić, albo trzeba tak leciutko. Spróbujemy leciutko, że się... O! Ale jaja! Widać to, jak to się rozpala? Ale super! I tak trzeba właśnie... Nie wiem, czy tutaj też? Czy tylko w jednym miejscu? Chyba w jednym mi to przejdzie jakoś. O, weź no. Tak spróbuj porobić, no. O! Ale zarąbiste. Także zaraz to ustawimy i będziemy sobie rzucali. Jesteśmy już w namiocie. Która jest godzinka? Po 22, ale my sobie weszliśmy do namiotu. Weszliśmy sobie do namiotu, bo stwierdziłam, że chcę pograć w grę. W ogóle zaraz wam pokażę, jak my tutaj mamy. No jest po prostu przecudownie. Wkleję wam w ogóle TikToka, gdzie tam pokazałam bardziej, bo teraz to już się tutaj rozłożyliśmy. Mamy tutaj piękne światełka i gramy w taką grę 5 sekund i stwierdziliśmy, że po prostu pokażemy wam jedną rundę. Dobra, gra 5 sekund to jest takie coś, że są karty i na przykład on mi losuje i to jest wymień 3 rzeczy, tralalala, przeczyta pytanie, odwraca tą klepsydrę i mam 5 sekund na odpowiedzenie na to. I to serio wydaje się łatwe, ale to jest taka stresująca gra, bo masz te 5 sekund i się po prostu stresujesz. Dobra, teraz jest w ogóle moja kolej. Dobra, jestem gotowa. Ale powoli. No. Wymień 3 sytuacje, w których wyłączasz telefon komórkowy. W samolocie, na spotkaniu o pracę, nie wiem! No nerwuje mnie ta gra, ona jest taka stresująca. No ale to nie fair, bo ty, ja ci losuję, ja ci losuję łatwiejsze pytanie. No to nie rozumiem, co się... No to jest za łatwe. O! Teraz ci dam takie, że nie ruszysz dalej. No dalej. Bo to jest... Dobra. Wymień 3 rodzaje mąki. Tortowa, pszenna, ciemna. To nie wiem, no. Ja też znałam, ja znałam tylko pszenną. Ja tortowa, a pszenna to jest chyba to samo, ale nie. Piszcie, czy mąka tortowa i pszenna to jest to samo. Dobra, ale losujemy już sobie takie ok, dobra? Nie losujemy sobie trudnych. Nie losujemy trudnych, bo to jest bojące. Tak, tylko się ubierz ciepło. Boże, czy moja mama przestanie pić cały czas, żebym ubrała się ciepło? Powiem, zaraz przyszłam ubrać skarpetki. Mam skarpetki? Już wylosowałeś trudne. Już wylosowałeś trudne, bo tak, się patrzał. Dobra, nie zwracajmy uwagi, czy trudne, czy łatwe, bo po prostu dawajmy. Tylko, żeby były takie, wiesz, no wiesz, takie. Dobra, to jest fajne. Wymień 3 postacie, które przynoszą dzieciom prezenty. Mikołaj, Wróżka, Zębuszka i ten! Króliczek! Nie, chciałam, udało mi się. Chciałam powiedzieć ten. Do buta, Mikołajki. Bo no to też Mikołaj. Nie, święto, nie, to są pomocnicy Mikołaja. O. No. I nie dzieciom, pomijasz. Królik. Wymień 3 określenia na samochód. Samochód, wehikuł, auto. Czemu wehikuł? Nie wiem. Ale powiedziałeś samochód, wehikuł, auto. Miałeś powiedzieć 3 określenia na samochód. Samochód nie mogłeś użyć. Aha! Tutaj jest tak napisana nowa gra, że można dyskutować. No nie no. Dobra, no to masz jeszcze jedną szansę. Masz jeszcze jedno pytanie na zrekompensowanie się. Mhm. Jak dasz radę, to przychodzisz dalej. Dobra. A jak nie, to koniec teleturnieju. Dobra, wymień 3 przedmioty, które są okrągłe. Koło, kula,
kula dyskotekowa. Także kochani, tak sobie siedzimy i na razie gramy, odezwiemy się do was później. Dobra, słuchajcie kochani, jest w ogóle pierwsza w nocy, wiem, że prześwietla mnie i w ogóle, ale słuchajcie, kolejne zadanie od was na moim Instagramie, jeszcze raz zapraszam na Instagram kinia.wieczyńska, to było, żebyśmy zagrali w klik, klak, klok, kto wskakuje do basenu. Ja, jak przegram, to przysięgam wam, że więcej już nie nagram żadnego po prostu odcinka, bo jestem ubrana już praktycznie w piżamkę i naprawdę bardzo, bardzo mocno nie chcę. Dobra, gramy do jednego. Dobra, słuchaj, gramy do jednego, okej? Okay? Do jednego. No gramy do jednego, no, ale... albo to po prostu stawiamy tutaj wszystko na jednej karcie, tutaj bez żadnych, wiesz. Dobra? No. A ja się cykam, nie no, cykam się, Michał! Nie, boję się, że... Dobra. Klikla, klo. Ja! Przegrał! Boże, dziękuję, kocham Boga. Michał, wykonujesz skok na fryty czy do gołego basenu? Nie, na fryty. Na fryty. Dobra, słuchajcie, Michał jest przygotowany, jest... Nie no, ile jest? Jest 20 stopni, słuchajcie. Jest przygotowany, mamy słabe oświetlenie, ale jakieś tam jest. Dobra, czy jesteś na to gotowy? 3, 2, 1! Dobra, jeszcze się cały zanurzę. Jak tam? Ciepło, ciepło? Co? Nie, wy, nie wychodź, siedź tutaj. Tutaj możemy na fryteczki, o, pokażę. Ale fryteczki. Trzeba być nienormalnym. Ile komarów lata. Nie, słuchajcie, to nie jest normalne. Wyjdź z tego basenu. Michał, jest pierwsza w nocy. No także jest pierwsza w nocy, tutaj siedzi na basenie. Kochani, jest godzina druga. My sobie już zgasiliśmy tutaj te lampeczki. Zapaliliśmy samą gwiazdkę i jest troszeczkę ciemno, ale taki jest super nastrój, co? Tak. No i tak sobie czulujemy, zaraz włączymy sobie coś na Netflixie. Słuchajcie, my dopiero wstaliśmy. Dopiero wstaliśmy. Dopiero ledwo zostaliśmy, a on już wskoczył do basenu. Jaka woda? W sensie teraz jest ciepło na dworze, po prostu i się wydaje. Tak, Jezu, jest znowu tak gorąco, słuchajcie. Ja w ogóle w tym namiocie jest tak parno, że się w nim nie da siedzieć. Pokażę wam, ile jest stopni. Nie wiem, czy to widać, ale jest 36 stopni, a jest godzina 8.40. Dobra, w ogóle jak stwierdziłam, że jest tyle stopni, jest godzina 8.40 dopiero. Chcę się obudzić, bo jestem zaspana, więc stwierdziłam, że robię... Że robię taki właśnie skok. Dobra, kochani, na orzeźwienie, ale obudziłeś się od razu wtedy? Jak skoczyłeś? Dobra, bo muszę się obudzić. Dobra. Ale zanurz nie... się cała. Nie, ale nie jest tak zimno. Zanurz się do uszy. Dobrze. Jest trochę zimno, ale nie aż tak. Ta woda już się w sobie nagrzała, ale wyobraź sobie jak dzisiaj później, bo wiecie, zaraz sobie pojedziemy, czekamy na moich rodziców, zaraz sobie pojedziemy do domu się wykąpać i w ogóle. A potem tutaj wrócimy. Spójrzcie, ja się tak smalę na słońcu, posmarowałam się trochę oliwką. Jest ogółem 48 stopni na słońcu. My sobie leżymy, chillujemy i mamy monsterka. To są nowe monstery, które weszły do żabki. Moja mama tam w ogóle gada ze znajomymi i my już go chłapiliśmy ze skami. Wiesz, Michał, mi się wydaje, że tego niestety nie lubiłeś. Jak widzicie, kochani, jesteśmy już w domku, Boże. Mam taką fryzurę, że to już szok, muszę za chwilkę się iść umyć. Pierwsze co to wróciłam do domu, bo tak się opaliliśmy i w ogóle. I nie zdążyłam się nawet nic opalić, tak troszeczkę tutaj. Ale to już miałam, wiem po prostu, że trochę bardziej się opaliłam. Ale ja nie mogę dużo siedzieć na słońcu. Mi jest niedobrze, ale to też chyba to było po tym, że jak spaliśmy w tych namiotach, to wiecie, spałam no naprawdę parę godzin, może z 5 godzin spaliśmy z 6. A ja potrzebuję więcej snu. I pierwsze co zrobiliśmy, jak wróciliśmy do domu, to właśnie położyliśmy się spać. Spałam teraz ze 3 godziny, jest około 18, jak ja wyglądam, nie patrzcie na to. Jest około godziny 18, zaraz właśnie tam się jedzonko robi, idę się umyć. No i myślę, że tak możemy skończyć naszą nockę, było naprawdę super. Dajcie znać, czy taki odcinek wam się podobał i jeszcze wakacji trochę zostało. Dajcie znać, czy chcecie coś podobnego, bo może coś takiego zrobimy, także koniecznie dajcie znać, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jak wam się podobało. Także co, ja się z wami żegnam, jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że zostaliście ze mną i obejrzeliście ten odcinek. Wysyłam wam buziaczki.
i widzimy się już niedługo. Pa, pa!